Buduje się mnóstwo, prawda? Jest ogromna ilość domów i kubatur. Natomiast na miano architektury zasługuje tylko pewna część, pewien procent. I to jest stosunkowo nieduży. Ta architektura to jest w momencie, w którym ten budynek powstanowił jakąś reakcję. Takie piękne powiedzenia Le Corbusiera, czyli jakby tego największego mistrza modernizmu, że jeden używa cegieł, kamienia, cementu i to jest budownictwo. Ono woła o talent. Ale nagle ty dotykasz mojego serca, powoduje, że czuję się wspaniale. Mówię, to jest architektura, to jest sztuka. Pytamy o narzędzia, znaczy, czy na przykład posługuje się komputerem. Nie. Oczywiście tak, posługuje się, ale do pisania czy do komunikacji. Natomiast nie umiem rysować na komputerze. Także jeżeli pytanie jest o moje jakby narzędzia, to ja, jeżeli to się posługuje ołówkiem, bądź flamastrem, bądź piórem, długopisem. Budujemy jako biuro sporo modeli. I mimo rozwiniętych technik komputerowych, cały czas ten taki prawdziwy model trójwymiarowy, takie zmniejszenie budynku, cały czas jest jednym z podstawowych elementów przekazu. Wizualizacje komputerowe też są jakby elementem finalnym. One nie stanowią zapisu tej początkowej idei. Jeżeli jest to szkic, czasem bardzo pobieżny, czasem punktem wyjścia jest rozmowa. Przekaz werbalny. Także jednej zdefiniowanej techniki powstawania projektu koncepcyjnego nie ma. Ja uznaję zasadę, że każdy projekt jest jakąś tam szansą. Jeżeli się do tego podchodzi na poważnie z sercem, to każdy projekt daje szansę na stworzenie bardzo wartościowego budynku. Moją pierwszą zrealizowaną kubaturą był sam kiosk z kiełbaskami, a swego czasu, znaczy w Toronto, zaprojektowałem budę dla psa. Także Nie ma tematu, którego nie mógłby być pretekstem do zrobienia architektury. Pierwsza była dyskusja, małe czy duże. Znaczy było w pewnym momencie sugestia, że powinniśmy tam zbudować budynek wysoki. Prawda? Inwestor chciał mieć wieżowiec. Ja uznałem, że w tym miejscu to nie jest miejsce na wieżowiec. Weźmy sobie, że dom będzie relatywnie niski, ten średnio wysoki, co jest w przypadku dużej kubatury jakby najtrudniejszą decyzją. Elementem niebywałych dyskusji i właściwie dramatów, łącznie z tym, że byliśmy być może bliscy stracenia projektu, była decyzja o jego kolorze. Stwierdzenie, konsultanci Niemcy, że budynek nie może być czarny. Komercyjny budynek nie może być czarny, że nie zostanie wynajęty.
żeśmy się uparli, że budynek musi być czarny, bo ponieważ ten budynek musi być elegancki, powinien się starzeć długo i przez lata. I żeśmy postawili na swoje. W pewnym momencie takim archetypem było miasto. Żyli tam 3000 ludzi, tam małe miasteczko. Myśmy z tego budynku stworzyli 4 dzielnice skupione wokół rynku, do którego ja miałem wejście przez główną bramę, bardzo czytelną. I tam z kolei miałem wejścia do tych moich 4 dzielnic, a 2 dolne kondygnacje to były usługi adresowane do tych, którzy są na górze. Ten mikroświat był budowany w środku w budynku. Budynek Nautilusa, który został uznany w plebiscycie warszawiaków za ulubiony budynek warszawiaków, na początku nie spotykał się z takim powszechnym aplauzem. Kiedyś słyszałem w radiu komentarz starszej, sądząc z głosu pani, która powiedziała, że ona idzie od placu Trzech Krzyży w kierunku Krucze i widzi to straszydło, taki straszny ten metalowy dom. I wiedziałem, że jest dobrze, że ten budynek został zauważony. Trwałość, tu mam problem, dlatego że my nasycamy to nasze otoczenie domami bardzo szybko. Wiele z nich dość szybko starzeje się moralnie, przestaje być potrzebne. I najlepszym przykładem jest sytuacja, w której, powiedzmy lat temu 200, my żeśmy za rzeczy wartościowe uznawali pozostałości Rzymu i Grecji, prawda? Po następnych latach kilkudziesięciu uznano zostały prawnie za obiekt wartościowy, czyli podlegający ochronie, budynki 50-letnie. Prawda? Jak tak dalej pójdzie, to właściwie wraz z pozwoleniem na budowę, prawda, okaże się, że za chwilę ten dom już jest zabytkowy, czyli żeby ustrzec się przed sytuacją, że nie będziemy mogli jakby przekształcać tego naszego otoczenia, bo za chwilę wszystko będzie pod opieką konserwatora zabytków, czyli nie będzie można z tym nic zrobić, to powinniśmy mieć zgodę na budowę i równocześnie nakaz rozbiórki po 20 latach. Po pierwsze, nic nie umiem innego robić. No. Także to jest zawód, który wykonuję i nie miałem pomysłu na żaden lepszy. Raz zrobiłem coś innego, znaczy zbudowałem samochód, prawda? To nie jest architektura. Zmontowałem z części poloneza, bo nie stać mi było na kupno samochodu. Zajęło mi to 2 lata, włożyłem tu używany silnik diesla, który okazał się zupełnie niesprawny. Samochód zatarł się po tygodniu. Kosztowało mnie to 2 lata ciężkiej pracy i wszystkie pieniądze, które podówczas miałem. Dałem ogłoszenie do prasy, polonez, składak, silnik, diesel do remontu, tanio sprzedam. Sprzedałem pierwszemu facetowi, który wszedł za kwotę, którą zaproponował. Człowiek szuka wyzwań. W pewnym momencie dostałem wszystkie nagrody. Okazało się, że jestem posiadaczem wszystkich nagród, jakie w tym kraju dawano za architekturę. Prawda? Okazało się, że skończyłem 18 lat. Okazało się, że już teraz trudniej jest mi biegać z taką szybkością, jak biegałem kiedyś. I człowiek próbuje stale siebie sprawdzać. Wobec tego zastanawiam się, czy ja jestem w stanie
Znaczy zrobić licencję pilota, będąc no, człowiekiem już po, zdecydowanie po 50. I w tajemnicy, również na początku przed rodziną, po prostu spróbowałem ją zrobić. Nie myślałem o posiadaniu samolotu. Zrobiłem licencję pilota. Okazało się, że to jest przepiękne uczucie, że są znakomite wrażenia estetyczne, że ten kraj jest piękny z powietrza, że możliwość płynięcia pomiędzy chmurami no jest ekstatyczna. Samolot po prostu jest środkiem komunikacji. Inspiracją na dobrą sprawę może być wszystko. Żeśmy korzystali w przypadku lotu, inspiracją było cudowność zjawiska, jakim jest latanie samolotu. Znaczy efekt, jaki osiągnęła Mei Lin w Vietnam War Memorial. Ale inspiracją może być muzyka, może być miejsce, w którym stoi budynek, może być jakiś kontekst kulturowy, właściwie wszystko. Cienie tego zawodu. Znaczy, nie wiem. Znaczy, wydaje mi się, że ciągły stres. Tak, znaczy to jest świadomość i presja, pod jaką się jest bez przerwy. Że człowiek jest cały czas pod presją. Prawda? Że każdy budżet jest za mały. Każdy harmonogram jest, czas na projekt jest za krótki. Prawda? Każdy kooperant wcześniej czy później coś spieprzy. No bo tak. Prawda? Dach co któryś zawsze cieknie. Prawda? Wentylacja zawsze jest trochę za głośna. I tak dalej, i tak dalej. Prawda? I w pewnym sensie jest się tą stroną, która musi z tego tłumaczyć czasem, jak w przypadku systemów instalacyjnych, które w Polsce zwykle są robione w oparciu o podzlecenie architekta, czy nawet nie jest w stanie zweryfikować prawidłowości założeń. Także chyba właśnie ta odpowiedzialność przed inwestorem za sukces projektu i za sprawny przebieg budowy jest jakby tym najtrudniejszym elementem. Czy jest to miasto ładne? Ono ma bardzo atrakcyjne fragmenty, natomiast ubolewam, że jest tak zdezintegrowane, że jest tak rozwlekłe, że nie potrafiliśmy skomasować tych wszystkich aktywności, które tworzą miasto na mniejszym obszarze, że nie potrafiliśmy poszywać poszczególnych atrakcyjnych fragmentów, prawda, które są przydzielone pasami ziemi niczyjej, nie oferującej żadnej atrakcji, prawda, że wyprowadziliśmy poza miasto gigantyczne dzielnice mieszkaniowe, które nigdy miastem nie będą. Prawda. Miastem nie będą Stegny, nie będzie Ursynów, nie będzie Chomiczówka. Będą zawsze no, dzielnicami, takimi sypialniami mieszkalnymi. To metro też nie potrafiło ich z sobą związać. Plac Defilad jest przedmiotem ciągłych dyskusji, no, od lat kilkudziesięciu. I każdy pomysł, który zostanie podany, ten pomysł już był. Wydaje mi się, że są dwie opcje. Należy go intensywnie zabudować i on powinien już być zurbanizowany. Cały obszar pomiędzy Emilii Plater, Marszałkowską, alejami jerozolimskimi i Świętokrzyską. I to powinno się już zdarzyć. To jest jedna opcja. Druga, jeżeli przyjmujemy, że mamy pustą przestrzeń w środku. Być może rozwiązaniem byłoby zbudowanie wokół przepięknego parku. Parku Wolności, Parku Solidarności, Parku Przyszłości, Parku Młodych Ludzi. Faktycznie piękne, atrakcyjne zieleni. Na pewno wizja miasta nie zostanie zbudowana przez urzędników. Oni nie są od tego, oni są od zarządzania miastem. Wizja musi być
pochodną przyjść od wizjonerów, od osób z wyobraźnią, umiejących patrzeć w przyszłość. Natomiast później do władz administracyjnych należy zapisanie mechanizmu i przyznanie określonej grupie ludzi kompetencji do tego, żeby tą wizję realizować. Natomiast wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba chcieć. Trzeba bardzo, bardzo chcieć i wierzyć, że jest to możliwe. Wydaje mi się, że to, co jest problemem, to, że wizje i miasta, bo wizje realizuje się przez generacje, przez dziesięciolecia i miasta buduje się przez dekady i generacje. Natomiast my jesteśmy przyzwyczajeni do kadencyjności. Prawda? Nasza ustawa o planowaniu przestrzennym, nasze plany są zapisywane i realizowane w skali kadencji 4-5 lat. Przez 4-5 lat nie można zrobić nic. W tej chwili zacząłem czytać przepiękną książkę Kazimierza Kuca. To jest książka o Śląsku, o jego doświadczeniach z młodości i co czyni Śląsk bardzo różny. To pięknie napisane, to znakomite gawędzie, znakomite osobowości. Jestem, jakby czytam to z ogromną frajdą. Mamy w domu gigantycznej ilości książek, z tym, że ich kolekcjonerem literatury fachowej jest moja znakomita żona, profesor Ewa Kuryłowicz. Ja korzystam z jej zbiorów, tak samo jak korzystam z jej zbiorów muzycznych, jej bądź mojego syna Marka. Z tym zwiedzaniem świata jest bardzo różnie, ponieważ bardzo długo czekałem na możliwość wyjazdu. Po prostu nie mogłem, nie miałem paszportu. Z wrażeń, które mi zostały do tej pory, był pierwszy mój wyjazd zagraniczny na 6 tygodni, kiedy już byłem człowiekiem dojrzałym, 30-letnim. Wyjechałem na 6 tygodni, byłem w Kanadzie i w Stanach. Mimo, że oglądałem to z perspektywy faceta, który poruszał się samochodem bez tłumika i bez działających wycieraczek i miałem $100. To było gigantyczną kwotą pieniędzy w warunkach polskich, a tam musiałem wystarczyć na 6 tygodni, łącznie z benzyną. To pamiętam do tej pory. Mam marzenia, na które mówię, że starczy mi czasu. Znaczy bardzo chciałem popłynąć w daleki rejs, znaczy w daleki popłynąć sam. Natomiast tak samo przymierzam się i próbuję, czy jest to możliwe, chciałbym polecieć sam jako pilot do Japonii.